Środa, 26 września 2012 roku, to być może najważniejszy dzień w 18-letniej historii Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord. Tego właśnie dnia nastąpiło uroczyste i oficjalne oddanie do użytku budynku Szkół Mistrzostwa Sportowego, gimnazjum i liceum, dla których organem prowadzącym od ponad 2 lat jest właśnie BTS Rekord. Już bez żadnych przeszkód szkoła może przenieść się z dotychczasowych spartańskich warunków, jakie panują przy ulicy Boruty Spiechowicza, do pięknego, super nowoczesnego obiektu przy ulicy Startowej 29. Fakt otwarcia nowej placówki szkolnej jest ewenementem na skalę ogólnopolską, zważywszy dodatkowo na obecną bardzo trudną sytuację ekonomiczno-oświatową. Tym samym powraca stara dobra tradycja, kiedy to fundatorami podobnych przedsięwzięć bywali przemysłowcy z Bielska i Białej. Tym razem jest to Janusz Szymura, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord, prezes zarządu Rekord Sportowej Spółki Akcyjnej, a przede wszystkim twórca i szef spółki Rekord Systemy Informatyczne. Dzięki jego inwencji, wkładowi finansowemu i zaangażowaniu. Cały zamysł mógł zostać pomyślnie zrealizowany w okresie 13 miesięcy za kwotę około 6,5 miliona złotych. Bardzo się z tego cieszymy. Myślę, że pogoda nam to również wynagradza. No, taki trud, wysiłek wybudowania tego obiektu, dzisiaj można świętować. No, myślę, że prawdziwym świętem będzie również to, jak uczniowie będą mogli wreszcie się w tym budynku uczyć. Mamy to trochę w stosunku do roku szkolnego przesunięte o miesiąc. Natomiast trzeba pamiętać również o tym, że planowo to liczyliśmy, że najszybciej budynek zostanie wybudowany w 1,5 roku, czyli tak jesteśmy praktycznie 1,5 roku wcześniej. Siedziba Szkół Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord to nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni ponad 1700 metrów kwadratowych i ponad 8000 metrów sześciennych kubatury. Mieści 8 klas lekcyjnych, pracownię komputerową i językową, bibliotekę, salę konferencyjną, pomieszczenia administracyjne, jadalnie, szatnie i sanitariaty. Wszystkie pomieszczenia charakteryzuje gustowny wystrój. Dodatkowo obok budynku powstały kolejne 2 boiska. Jedno z nich, tak zwane wielofunkcyjne, ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 24 na 11 metrów i drugie o podłożu trawiastym 60 na 40 metrów, oba ze sztucznym oświetleniem. To powoduje, że już mamy tutaj na miejscu prawdziwy kompleks, prawdziwy ośrodek z 5 boiskami sportowymi. A jeśli chodzi o finanse, to tak jak było już od samego początku, gdy tu jesteśmy od 12 lat, są to środki prywatne, pochodzące z firmy, której jestem właścicielem. Nie boi się pan inwestować na nie swoim terenie? To jest oczywiście ryzyko. Myślę, że do grobu się tych rzeczy nigdy nie zabierze. W związku z powyższym środki, które są przekazywane z tej działalności gospodarczej, którą, przypomnę, firma prowadzi od ponad 20 lat. My, nie powiem, że statutowo, ale z zasady połowę zysków przez te lata przeznaczamy na sponsoring. Ten sponsoring jest przede wszystkim ukierunkowany tutaj na tereny ośrodkowe Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego Rekord. Faktycznie jest tak, jak pan mówi, że my ten teren jedynie dzierżawimy, a inwestujemy tu tyle własnych środków. Wielokrotnie staraliśmy się o to, aby tereny same były własnością klubu, który jest organizacją pożytku publicznego. Jak na razie, można powiedzieć, wśród tylu sukcesów to jest taka jedna porażka. O godzinie 15.30 w obecności wielu zacnych osobistości, a przede wszystkim reprezentantów i sympatyków Rekordu, państwo Bożena i Janusz Szymurowie dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, aktu otwarcia nowego budynku Szkół Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord. Impreza odbyła się na terenie trawiastym między nowoczesnym gmachem nowej szkoły, a główną płytą stadionu Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego Rekord w Cygańskim Lesie. Na uroczystość przyjechało sporo zacnych osobistości, m.in. Jacek Krywul, prezydent Bielska Białej, śląski kurator oświaty Stanisław Faber, Czesław Biskup, prezes Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Czesław Świstak, prezes BKS Stal. Dr Jerzy Polak wygłosił krótki wykład historyczny na temat działalności społecznej i historii bielskich szkół. List gratulacyjny przysłał m.in. minister sportu Joanna Mucha. Prezes BTS Rekord Janusz Szymura dziękował ludziom, którzy przyczynili się do całego przedsięwzięcia, firmom wykonawczym i rodzinie. Szczególne podziękowania należą się dyrektorowi do spraw technicznych ośrodka Tadeuszowi Pagiele, który nadzorował przebieg budowy z ramienia inwestora. Następnie na ręce pani dyrektor SMS Rekord Krystyny Kocoł zostały przekazane symboliczne klucze do nowego budynku, który poświęcił ksiądz Tadeusz Słonina. W imieniu młodzieży głos zabrał Daniel Jakowenko, uczeń 3 klasy. Odkąd organem prowadzącym SMS Rekord jest klub z Cygańskiego Lasu, motto placówki brzmi: tu pogodzisz naukę ze sportem. Nowo otwarty, wspaniały gmach szkolny zlokalizowany na terenie Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego Rekord w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanej hali sportowej, stadionu i boisk sportowych w 100% potwierdza tę dewizę.